Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby sobie gawędzić o książkach. I dzisiaj będziemy rozmawiać o książce nie naszej, o książce, którą wydało wydawnictwo Napoleon V. Książki są fajne, więc warto opowiadać też o innych książkach, które są na rynku, żeby ludzie wiedzieli, że one są. Proszę Państwa, myśmy kwestię tej publikacji, której nie było w papierze do niedawna, była tylko w audio, w e-booku, poruszyli na blogach. To jest książka Ernsta Kantorowicza, takiego amerykańskiego historyka, właściwie niemieckiego, tak? Historyka z Niemiec, żydowskiego pochodzenia, który wyemigrował do Ameryki i tam został wielkim autorytetem w dziedzinie mediewistyki i też chyba nie tylko. O Fryderyku II Hohenstaufie. Proszę Państwa, z tymi biografiami średniowiecznych mocarzy, podkreślałem to wielokrotnie, jest wielki ambaras, ponieważ tak naprawdę jedynie Wielka Brytania pilnuje tego interesu w należyty sposób i pilnuje, żeby biografie dotyczące biografie władców, którzy się dla Anglii, a potem Wielkiej Brytanii zasłużyli, biografię tych władców, którym można by przypisać jakieś ciągoty imperialne budujących ład po obu stronach kanału i próbujących rozciągnąć swoją władzę na jakieś ośrodki poza wyspą, one są regularnie wznawiane, ich życie jest eksploatowane zarówno w formie anegdotycznej, jak i w formie takiej publicystyki poważnej. Skala tego jest olbrzymia, no, od poważnych prac naukowych do sketchów Monty Pythona. To są poważne sprawy, proszę Państwa, bo to wszystko utrwala wiedzę o potędze organizacji. No więc mamy przez cały czas biografię i to Henryka II, Ryszarda Lwie Serce, wszyscy się śmieją z Jana bez ziemi, wszyscy wiedzą mniej więcej, kim była Eleonora Akwitańska i uważają, że to fantastyczna zupełnie postać, różne feministki oddają jej cześć. Natomiast gorzej jest z Ludwikiem Świętym. A z Fryderykiem II Hohenstaufem jest dziwnie, dlatego że Niemcy już dawno zapomnieli, kim on jest i legenda Fryderyka II Hohenstaufa zlała się z legendą jego dziadka, czyli Fryderyka Barbarossy. To się stało gdzieś w XVI wieku, Państwo sobie o tym przeczytacie i Niemcy nie rozróżniają tego człowieka, tych dwóch władców i nie trafiają z tymi swoimi emocjami, bo każda zbiorowość ma jakieś emocje dotyczące przeszłości, nie trafiają z tymi emocjami we właściwego człowieka. Kantorowicz napisał książkę bardzo pokrętną. Ja czytałem jej fragmenty, proszę Państwa. Znaczy, no to jest człowiek cesarza. No to jest tak, umówmy się, że w pewnym momencie ludzie, którzy interesują się historią, nie tylko średniowiecza, albo nawet się nią nie interesują, tylko łykają memy dotyczące tej historii, wiedzą coś tam, umówmy się, osób, które mają naprawdę ugruntowaną wiedzę dotyczącą wieków średnich jest niewiele takich osób. Natomiast wiele osób aspiruje do tego i to jest niesłychanie ekscytujące, no co tu dużo gadać. To jest niesłychanie ekscytujące, a poza tym jest bez przerwy i przez cały czas eksploatowane przez literaturę popularną, głównie w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. W każdym kraju jest jakiś taki obszar z tych dziejów średniowiecznych, który jest podnoszony i pokazywany w jakimś tam świetle, negatywnym, pozytywnym, entuzjastycznym bądź krytycznym, bo to się szalenie podoba. Natomiast Ernst Kantorowicz, który jest, ale do czego zmierzam? I proszę Państwa, w tych wszystkich ekscytacjach dochodzimy zawsze do jednego momentu, do takiego wyboru, albo się jest za Rzymem, albo się jest przeciw Rzymowi. To jest zawsze. To znaczy, albo się jest człowiekiem cesarza, albo się jest człowiekiem papieża. Ja tylko przypomnę taką bardzo popularną niegdyś książkę o średniowieczu, która dzisiaj bardzo tanio chodzi na Allegro, Imię Róży. Napisał ją taki dziennikarz z telewizji włoskiej, który udawał mediewistę, nazywał się Umberto Eco. Prowadził te programy dla dzieci w telewizji, a potem został profesorem od średniowiecza. To się często zdarza. U nas może mniej, ale w Europie tak, zachodniej. Proszę Państwa, bohaterowie tej książki to są ludzie cesarza, dobrze o tym pamiętać. Ci wszyscy fantastyczni detektywi w habitach przybyli do opactwa gdzieś tam w Italii. To są ludzie cesarza i w tej książce ludzie papieża przedstawieni są, no, jako same czarne charaktery. I taka tendencja dominuje.
Ernst Kantorowicz jest jednym z przedstawicieli tej tendencji, tylko że on żył w czasach, kiedy nikomu się jeszcze nie śniło o tym, że można pisać takie książki, jak Imię Róży. Nikomu się nie śniło, że można kręcić o tym filmy. Kręcić filmy na ich podstawie. I napisał entuzjastyczną, pozbawioną aparatu naukowego, biografię Fryderyka II Hohenstaufa, którego polityka bardzo była podobna, tylko że oczywiście o wiele, jakby to powiedzieć, przeskalowana, ale podobna do polityki Henryka II w Anglii, czyli pozbawianie znaczenia lokalnych elit, burzenie zamków, budowanie centrów władzy cesarskiej w całej Italii, w Niemczech, na Sycylii, we wszystkich domenach, które podlegały władzy Fryderyka, no i aspiracje do świeckiej i religijnej władzy na całym globie, dzielonej może tylko z ulubieńcami cesarza, czyli z muzułmanami i z kalifem Al-Kamilem. Te relacje cesarsko-muzułmańskie są szalenie ważne, bo to nam, proszę Państwa, pokazuje, jak głęboko w tradycji niemieckiej siedzi ta fascynacja islamem. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo my widzimy Niemców albo jako gestapowców, albo jako hakatystów, albo jako kupców, albo jako heretyków. Natomiast nie widzimy Niemców, którzy maszerują ręka w rękę z Saracenami. A to jest ten moment w dziejach, kiedy tak było. No i chodzi nie tylko o Niemców, prawda, no bo mówimy, używamy pewnych pojęć współczesnych, powiedzmy poddanych cesarza, tak, poddanych cesarza. I teraz proszę Państwa, jaka to jest pokusa, żeby stanąć po stronie cesarza? Wielka, dlatego że cesarz nie ma żadnych wątpliwości. Jego władza jest ugruntowana, jego władza jest dziedziczna, jego władza jest narzucana siłą, a poza tym cesarz jest fantastycznym facetem. To jest niesłychanie sympatyczny człowiek, który stawia na naukę, tak? Na jego dworze zjawiają się uczeni, zarówno arabscy, jak też chrześcijańscy, ale także uczeni żydowscy. Cesarz dyskutuje rozmaite poważne problemy z nimi, jak równy z równymi. Cesarz stara się zmieniać świat w taki sposób, żeby on był lepszy. Tak? Cesarz jest, byśmy dzisiaj powiedzieli, oświecony. Natomiast cesarz, jak twierdzi Kantorowicz, jest pierwszym wielkim empirykiem. To jest łatwe do wyszydzenia akurat w tej książce, bo jest taki tutaj fragment owych empirycznych zainteresowań cesarza, jak to Fryderyk chciał sprawdzić, kto lepiej trawi. Czy taki facet, co po obiedzie biegał, czy taki, co spał. No więc rozpruł obydwóch, i żeby zobaczyć, co mają w środku. I kiedy już nasycił oczy tym fantastycznym widokiem, uspokojony i przekonany o wyższości empirii nad spekulacją intelektualną, poszedł do swoich dalszych zajęć. Super gość. Ja myślę, że ta tradycja tej cesarskiej empirii jest żywa do dzisiaj, proszę Państwa. To jest po prostu, ja nie będę wskazywał palcem w jakich umysłach, ale Państwo się domyślacie. Cóż jeszcze? Co takiego jest fascynującego w cesarzu Fryderyku? No, jego zdecydowanie, stanowczość, jego umiłowanie nauki, jego dociekliwość badawcza. No, on, musimy pamiętać, że napisał fantastyczną zupełnie książkę o sokolnictwie, olbrzymi traktat o sokolnictwie, który, proszę Państwa, no, omawia wszystko. No, układ piór na skrzydle, na całym ptaku, no, po prostu każdy aspekt łowów z sokołami, od właśnie geometrii tych skrzydeł i sposobów nakreślania kół lotkami w powietrzu do sposobów polowania, jakie poszczególne gatunki reprezentują, jest w tym traktacie omówiony, proszę Państwa. Ja nie podejmuję się, mimo tego, że ja rozróżniam ptaki, wiem jak wygląda sokół wędrowny, jak raruk, jak kobus, jak pustułka, jak kopczyk, wiem jak wygląda drzemlik nawet. Wszystko to jestem w stanie wskazać i nazwać. Po łacinie już nie, bo zapomniałem, ale nie podejmuję się omawiać szczegółowo traktatu cesarza Fryderyka II, bo to jest monstrualna i po prostu miażdżąca praca, która funkcjonowała przez wiele stuleci, tak? Nie chcę przesadzić, ale chyba do XVII albo XVIII wieku to wszystko było aktualne. Chyba częściowo nadal jest aktualne, no bo cóż się mogło zmienić. No oczywiście potem powstały nowe traktaty. Cesarz, proszę Państwa, jest przedstawiany jako
epoka Fryderyka przez Kantorowicza jest przedstawiona jako ten wiek, do którego Niemcy powinni wracać, do którego powinni, który powinni ciągle wspominać i który powinien być żywy w ich umysłach. Kantorowicz był człowiekiem dziwnym, jak pamiętamy, bo już o tym pisaliśmy, ponieważ był to człowiek organicznie wrogi Polsce. I tutaj w tej książce to widać, dlatego że Niemcy mają bardzo charakterystyczną manierę pisząc o historii średniowiecza i widać, jak silny jest mechanizm wyparcia. W ogóle o mechanizmie wyparcia można długo i kiedyś trzeba będzie chyba poświęcić osobny jakiś tekst albo serię tekstów o mechanizmie wyparcia. Proszę Państwa, ja chciałbym tę książkę połączyć z tą książką w jakiś sposób, bo to jest ta sama epoka, żeby było jasne. Proszę Państwa, Kantorowicz nie jest w stanie napisać, że Henryk Pobożny był księciem wrocławskim. Nie jest w stanie przyznać, że Śląsk należał do korony polskiej, że było rozbicie dzielnicowe, ale Henryk Pobożny organizował struktury odradzającego się państwa wokół Wrocławia. On pisze tak, że Mongołowie ruszyli na Polskę, a potem w kierunku Śląska. Książę Henryk dla niego nie jest Henrykiem z Wrocławia, jest Henrykiem z Legnicy. To jest charakterystyczne dla historyków niemieckich i oni się tego chyba nie oduczą nigdy. A pewnie nie, podejrzewam, że są tacy, którzy piszą, no ale ja akurat na nich nie trafiam, którzy piszą normalnie. Natomiast to uporczywe nieprzyznawanie się do faktów jest widoczne. Proszę Państwa, nie jestem w stanie omówić całej tej książki, to jest jasne. Ona jest napisana bardzo entuzjastycznie, ale jest to dobra książka. Ona zawiera masę informacji, o których nie mamy zielonego pojęcia i opisuje epokę, która we wszystkich popularyzacjach, a nikt nie czyta opracowań szczegółowych, jest całkowicie i absolutnie pomijana. A te najważniejsze aspekty, czyli styk władzy świeckiej w Europie Zachodniej i władzy pieniądza w Europie Zachodniej z władzą tyranów mongolskich, którzy na Europę Wschodnią najechali, jest poza w ogóle zasięgiem wzroku. A tego Kantorowicz nie mógł ominąć. Bo cesarz pisał różne traktaty i on się interesował wszystkim bardzo szczegółowo. Bardzo był to dociekliwy pan, to jeszcze raz powtórzę. I on również zajął się opisywaniem marszu armii mongolskiej na Europę oraz szczegółów zorganizowania tej armii i jej uzbrojenia. Proszę Państwa, jak na faceta, który mieszka sobie na Sycylii i porusza się po Italii, całkowicie bezpieczny i oddalony od tej okropności, która się rozgrywa w Polsce i na Węgrzech, informowany jedynie przez jakichś kurierów, to nawet Kantorowicz zauważa, że te opisy są zadziwiająco dokładne. Ktoś cesarza bardzo dokładnie informował o tym, jak wygląda wojownik mongolski, w ilu formacjach występuje, jakimi metodami walki się posługuje, kto temu wojownikowi dostarcza jego paszę i kto karmi jego konie. Kantorowicz wprost pisze, proszę Państwa, że byli źli ludzie, podli oszczercy, którzy za czasów Fryderyka i później publikowali całkiem nieprawdziwe informacje o tym, jakoby Fryderyk II Hohenstauf był w zmowie z armią mongolską i z przywódcami tego imperium, tak trzeba już to nazwać w ten sposób, z przywódcami imperium mongolskiego, ponieważ chciał wyczyścić sobie teren pod ekspansję na wschodzie. Mongołowie oczywiście deklarowali, że chcą dojść do Atlantyku, ale tak naprawdę chyba by do tego Atlantyku nie doszli, nawet gdyby Ugedej nie umarł. Tak myślę. A jeżeli by doszli, to na pewno nie przez Italię. Musieliby pójść na północ i ruszyć brzegiem Morza Północnego, bo tutaj Alpy by im przeszkodziły chyba skutecznie. Ja mogę się oczywiście mylić, ale przeszli w końcu i wyższe góry, ale nie ma co gdybać, proszę Państwa. Są poszlaki wskazujące na to, że cesarz współpracował z armią mongolską i z politykami mongolskimi, Dewastującymi Europę Wschodnią. Król Bela IV, który cudem uniknął śmierci albo niewoli
na polu bitwy nad rzeką Sajo na równinie Mohi, zwrócił się do cesarza z propozycją taką, że jeżeli cesarz wyśle krucjatę i sam stanie na jej czele, to on odda mu władzę nad swoim królestwem i zostanie jego lennikiem. Papież ogłosił tę krucjatę, ale cesarz dyskretnie się wycofał i nie stanął na czele krucjaty. Żadnej krucjaty antymongolskiej nie było. To jest też dziwne. Poza tym cesarz zwalczał Genueńczyków, a jak ktoś zwalcza Genueńczyków, to już nawet bez wchodzenia w szczegóły można przyznać, przyjąć, że jest sojusznikiem Wenecjan. Ktoś jest sojusznikiem Wenecjan, a Wenecjanie są stale obecni przy wodzach i generałach mongolskich maszerujących na Europę, no to w zasadzie sprawa jest czysta i dość klarowna. Ten najazd mongolski, proszę Państwa, jest arcyciekawą sprawą, bo on nie jest do dzisiaj naświetlony we właściwy sposób. Być może są gdzieś dokumenty, które mogłyby po prostu potwierdzić wszystkie moje intuicje, wszystkie Państwa intuicje, ale tych dokumentów nie widzimy, nikt ich nie szuka i się tym nie interesuje. Otwiera się pole do spekulacji i do aktywności literackiej, do której ja oczywiście szczerze zachęcam. Proszę Państwa, fantastyczna książka o niesamowitym człowieku, którego tradycja jest żywa do dzisiaj. Tradycja współpracy władzy cesarskiej w Niemczech z islamem, tradycja współpracy z think tankami, bo tak to trzeba nazwać, żydowskimi, muzułmańskimi, chrześcijańskimi, tradycja budowania produkcji i przemysłu, też tak można powiedzieć, na bardzo dokładnej wiedzy, tak? I takiej życiowej i politycznej empirii jest cały czas żywa, tak? W Niemczech, bądź w tych rejonach, które do tradycji, do tego, żeby uzurpować sobie prawo do łączności z cesarstwem, funkcjonują. Więc, proszę Państwa, no, trudno tego nie przeczytać i trudno tego Kantorowicza tak po prostu ominąć. No, człowiek był ewidentnie wrogi Polsce, walczył w powstaniu wielkopolskim przeciwko Wielkopolanom, pisał różne nieprzyjemne rzeczy albo rzeczy ważne i istotne dla nas pomijał. Natomiast no, jest to póki co jedyna dostępna w języku polskim praca na temat Fryderyka II i jego czasów, a mnie w tym póki co, bo najbardziej, bo pewnie jeszcze inne rzeczy będę tutaj odkrywał, interesuje ta relacja i te kwestie dotyczące najazdu mongolskiego. Szczerze Państwu tę książkę polecam. Wydał ją Napoleon V, Fryderyk II, Hohenstauf 1194-1250. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.